Odrzańska Droga Wodna to śródlądowy szlak żeglugowy, obejmujący rzekę Odrę wraz z kanałem Gliwickim i kanałem Kędzierzyńskim. Rozpoczyna się w miejscu, gdzie do Odry uchodzi rzeka Opawa, kończy zaś w jej 854 kilometrze ujściem, poprzez Zalew Szczeciński do Morza Bałtyckiego. Powyżej Kędzierzyna-Koźla Odra utraciła cechy drogi wodnej. Na tej wysokości rzeka łączy się z kanałem Gliwickim, który poprowadzony został aż do aglomeracji górnośląskiej, dzięki czemu Śląsk posiada połączenie śródlądowym szlakiem żeglugowym z Bałtykiem. Długość całkowita Odrzańskiej Drogi Wodnej wynosi 687 km, w tym kanału Gliwickiego 41 km, Odra skanalizowana 205 km, Odra uregulowana o swobodnym biegu 441 km. To jedyna w Polsce droga wodna, która ma znaczenie transportowe, a także stanowi połączenie z systemem dróg wodnych Europy Zachodniej. W granicach województwa opolskiego długość Odrzańskiej Drogi Wodnej wynosi 131,2 km, z czego 111,6 km stanowi rzeka Odra od Kędzierzyna-Koźla do granicy z województwem dolnośląskim Lipki, 15,1 km kanał Gliwicki, zaś 4,5 km kanał Kędzierzyński. Na Odrze skanalizowanej zlokalizowano 23 stopnie wodne, na które składają się głównie jazy i śluzy, oraz 5 stopni wodnych, które ulokowane są we wrocławskim węźle wodnym. Spady na poszczególnych stopniach wynoszą od 1,75 do 7,6 metra. Na całej długości Odra skanalizowana stanowi drogę wodną trzeciej klasy. Sezon żeglugowy z reguły trwa od 15 marca do 15 grudnia. Zarządcą śródlądowych dróg wodnych na terenie województwa opolskiego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Śluza to budowla hydrotechniczna, łącząca dwa stanowiska drogi wodnej o różnych poziomach. Umożliwia ona pokonywanie różnic poziomu wód podczas żeglugi przez jednostki pływające, takie jak barki, statki czy jachty. Obiekt taki składa się z przynajmniej jednej komory ograniczonej głowami, górną i dolną, w których znajdują się zamknięcia ruchome oraz urządzenia do napełniania i opróżniania komory. Śluzowanie jednostek pływających odbywa się w następujących etapach. Etap pierwszy. Jednostka pływająca wpływa do komory przez jedne otwarte wrota, przy drugich zamkniętych. Etap drugi. Otwarte wrota są następnie zamykane, a woda w zależności od potrzeby napuszczana lub wypuszczana z komory śluzy. Etap trzeci. Po wyrównaniu się poziomów w komorze i kanale wylotowym otwierane są wrota i jednostka pływająca może wypłynąć z komory. Powody, dla których konieczna była modernizacja śluzy Krapkowice to: niedostateczny stan techniczny śluz, ryzyko wstrzymania żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej, ryzyko całkowitego wstrzymania transportu dużych ładunków, wysokie prawdopodobieństwo krytycznych awarii, brak pewności co do bezpieczeństwa eksploatacji, duża zawodność pracy komór śluz, niebezpieczeństwo w czasie prowadzenia wód, w czasie wezbrania i powodzi, zły stan infrastruktury towarzyszącej, częste utrudnienia dla żeglugi. W ramach projektu pod nazwą Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów wykonano prace polegające na przebudowie istniejącej śluzy pociągowej, budowie nowej śluzy o parametrach 190 m długości i 12 m szerokości użytkowej oraz budynku sterowni, przebudowie infrastruktury i obiektów towarzyszących, wykonaniu awanportów, w których jednostki pływające mogą oczekiwać na śluzowanie, organizacji ciągów komunikacyjnych, wybudowaniu dwóch mostów stalowych o nośności 40 ton, zapewnieniu slipu do wodowania jednostek wraz z nabrzeżem postojowym. Dzięki modernizacji uzyskano poprawę stanu technicznego śluzy Krapkowice, bezawaryjność obiektu,
pewność co do bezpieczeństwa użytkowania komór śluzy, ciągłość żeglugi na odrzańskiej drodze wodnej, bezpieczeństwo dla załóg jednostek pływających i obsługi śluzy, efektywne prowadzenie wód powodziowych, przystosowanie przebudowanej i nowej śluzy do standardów europejskiej drogi wodnej, możliwość ruchu dwukierunkowego, gotowość obiektu do zastosowania w przyszłości systemu oszczędnościowego wody, realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji dróg wodnych. Za sprawą modernizacji zmieniły się wymiary komór śluz. Podstawowe parametry przebudowanej komory pociągowej śluzy. Całkowita długość użytkowa 187 metrów. Szerokość użytkowa 9,6 metra. Głębokość na progu górnym 2,5 metra. Podstawowe parametry nowej śluzy. Całkowita długość użytkowa 190 metrów. Szerokość użytkowa 12 metrów. Głębokość na progu górnym 3,5 metra. Głębokość na progu dolnym 4 metry. Spad wody na śluzie 2,6 metra. Wykonane na obiekcie prace objęły zmianę wymiarów komór śluzy, przełożenie koryta rzeki Solni na odcinku około 230 metrów oraz budowę nowego przepustu syfonowego w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącego, korektę skarpy stanowiącej prawobrzeżny wał wzdłuż komory pociągowej, śluzy, wykonanie nawierzchni peronów z kostki betonowej, zapewnienie połączenia komunikacyjnego drogą asfaltową, dojazdową, pomiędzy głową dolną prawą i głową górną prawą istniejącej komory pociągowej, wymianę wyposażenia technologicznego i oświetlenia śluzy. Nowy budynek sterowni zlokalizowany pomiędzy śluzami został zaopatrzony w niezbędne wyposażenie, w tym BHP, sieci i urządzenia wymagane do sterowania i pracy obiektów śluzowych. Projekt modernizacji śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów zrealizowano w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Śluza Krapkowice. Całkowita wartość szacunkowa ponad 261 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 221 milionów złotych. Współfinansowanie ponad 40 milionów złotych.